Dzień dobry, siemaneczko, siemaneczko. O, teraz siemaneczko, witam wszystkich. Słuchajcie, no patrzę, działam, bo coś mi transmisję tnie. Nie wiem, net jest dobry, wszystko jest dobre, a tnie jak smok, nie wiem o co chodzi. Z OBS-em trochę powalczyłem. No zobaczymy jak będzie. Także dobry wieczór, dzień dobry wieczór. Zobaczymy jak będzie, ja tutaj na telefonie też mam podgląd jakby co. Witam, słuchajcie, witam moich zielonych, witam białych, witam wszystkich. Siema, Wiedźmin, Tracker, Mirek, VG, Maciek, Brian, Pershing, Hubert, Marcin 1977, siemaneczko. Kamil, witam, także poczekamy trochę, przywitamy się i będziemy jechać. Dzisiaj za długo nie będziemy działać. Za długo nie będziemy działać, bo mam tak godzinę z półtorej, także po Hiszpanii coś tutaj pośmigamy. Długo nie zostało mi do tego, że 24 na nogach. No i Maciek, no to idź spać, chłopie. Ja bym się kimnął, 24 co ty, nie ma opcji takiej, żebym ja siedział 24 na dobę, chłopie. King, siemanko King, witam ciebie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Hiszpanii, ja tutaj będę tak powolutku się ogarniał z tematem. Jesteśmy oczywiście z moją naczepką firmową. Okej, Igor Chociński, siemanko Igor. Także dzisiaj sobie tak firmowo. Mam tam NextGena tego zimowego, no ale wiecie, ja wam sam mówiłem, że zima to nie dla mnie i ten NextGen zimowy, no fajny jest oczywiście, ale ja go odinstalowałem, bo mi się tu trochę pokrzaczyło, wywaliło mnie, cofnęło mnie do garażu, bo jakieś aktualizacje, Wojtas, siema, prawy, aka Wojtas, siemanko. Schindler Lift Fan, Nestor, siemanko, Schindler, też cię witam. Także dzisiaj lecimy sobie Renulką. Ja nawet nie pamiętam ile ona ma koni, nigdy tego nie pamiętam. Ona nawet, widzicie, nawet nie ma emblemu. O, 460 koni. Dobra, wsiadam sobie do środka i jesteśmy... Dobra, czekajcie, wyłączę tylko Fakira. Maxwell, siemanko, Channel, siemanko, Grzesiek, witam ciebie. Krzysztof, siemanko. Renia została. No Renia została. No, a ja nie powiedziałem, że ją zmieniam. Siema Nestor, przyjaciela youtubera. A w porządku, trochę rzeczy do ogarniania i... Nie mam tak ochoty ostatnio, wiecie, nagrywać, streamować. Mecenas, siemanko. Kuba Janeczek, siema. Dobra. Moi drodzy, a więc tak. Jesteśmy w Hiszpanii, tak jak mówiłem. I mam fajną trasę dosyć. Polecimy sobie z tego Vinaros. Polecimy sobie do tego chyba Ciudad Real. Tak mi się wydaje. Także to jest droga, której jeszcze nie odkryłem. Nie byłem tam jeszcze. Byłem w Walencji. Z Walencji poleciałem na Vinaros. I teraz polecimy sobie do tego Ciudad Real. Śnieg w Szwecji pada. Nestor wczoraj dawało grubo. Dzisiaj to już większość stopniała. Myśmy nawet jechali, znaczy szli dalej sobie do lasu, do Gamla-Linköping i też lipa straszna. Podróże z wujkiem, siema. Także nie ma już tego śniegu. Mam nadzieję, że jeszcze popada. Tak na sobotę by się przydało, nie? Ale nie ma jakoś super śniegu, powiem wam. Czekajcie, tylko wyjdę tutaj. Muszę to, sobie tą kierownicę znowuż tu włączyć i wyłączyć, bo jakżem był na zewnątrz gry. Macak, siemanko. Adrian, siemanko. TSNO, witam. Także nie ma jakoś tak super śniegu, żeby tam nie wiadomo jak fajnie było. Ale trzeba przyznać, że wczoraj przywaliło i to grubo śniegiem. Z przedwczoraj na wczoraj to powiem wam, że tutaj grubymi koparami jeździli i odgarynali to. Ale wiecie, oni... To jest przerost... Czekaj, jak to jest? Przerost... Czego to jest przerost nad treścią? No za dużo po prostu. Na maszyny używali takie wielkie, a to niepotrzebne było. Krzysztof Roszyk, siemanko. Szymon Dzikowski, witam. Grzesiek, ja dla odświeżenia pamięci oglądam zdjęcia zim z... Ojej!
Przerost formy nad treścią, Hubert, dzięki, słowo mi uciekło. Formy nad treścią, o proszę, tracker 77. Dobra, jedziemy się załadować, tylko czekajcie, gdzie tu był wyjazd? Tam nie był wyjazd. Dobra, włącz sobie już tego fakira. Możesz już włączyć fakira. Chodź do góry. Oszczędzaj oponę, oszczędzaj. No słuchajcie, no co, no... Ja tak powiedziałem, że będę się przesiadał, jeżeli dostanę jakieś auto, ale to nie nastąpi chyba tak szybko. Tam są jeszcze inwestycje w firmie. Być może uda mi się do 500 000 dociągnąć tą renię, chociaż wątpię. 440 tysięcy, no to... Trochę dużo, nie? Jeszcze 60 tysięcy przy moich tych, to jest 60 miesięcy. Nie no, żartuję. Ale to jest 10 miesięcy przy dobrych wiatrach, słuchajcie. A, z BHV bierzemy. Dobra. Co? Zawsze to pierwsze hamowanie, ten pedał się nie musi skalibrować. To pierwsze hamowanie zawsze jest przyciśnięcie hamulec. Też tak macie w G27? Przyciśnięcie hamulec i dopiero po chwili on hamuje. Ciuda trill. Będziemy wieźli motory, słuchajcie, motocykle, przepraszam. 15 ton. Bieremy to. Mojego miasta przed wojną, Nestor. O, Schindler. Jaka to mapa? Schindler, zwykła mapa z promodem. I Poland Rebuildingiem. Jutro coś ma padać, Grzesiek, okej. Hiszpanii jest grubo, Kamil. Ale ty jesteś w realu w Hiszpanii, czy tak w wirtualu jak ja? No bo skoro jest grubo, to chyba jesteś w realu. Dobra, będziemy się ładować, gdzie ona tam stoi. Gdzieś tam pewnie. Ale tam będzie trzeba cofnąć tyłem. Jo, diable. Na sam początek mi tu każą cofać. No, otworzę, trochę wam będzie głośno. Mam promoda, Schindler. No to na promodzie już pojedziesz na Hiszpanię. W realu jesteś, Kamil. Oj! Witam i o zdrowie. Vertexini, a zdrowie, wiesz, zdrowie jest. Ja mówię, żeby zdrowia było tyle, co... Żeby kasy było tyle, co zdrowia. Ale zamienić bym się nie zamienił, żeby mi zamienili... Dali mi tyle kasy, a zabrali mi to zdrowie. To bym się nie zamienił. Trochę się ostatnio podziało, słuchajcie, i fajne dodatki, w sensie dostałem znowuż nową wersję, taką, wiecie, work in progress, dostałem szlakobówka do mapy Matameta dodatku, no dostałem tego next gena, no zostałem posiadaczem, słuchajcie, mana od Mastera. Także trochę się podziało, kurde, i nie wiem, czy w ogóle będę miał czas kiedyś to wszystko ograć. Znaczy, Bówek mi już przysłał i napisałem mu, że nie wiem, czy w ogóle to, nie obiecuję mu, kiedy to nagram, to tam, że okej, nic się nie stanie, nie? Ale no... Jest Madryt, Nestor? Nie wiem. Pod Monachium mapy mamy dużo śniegu, Channel, a... No trochę śniegu jest, no. Ale mrozy mają dopiero przyjść, nie? W Polsce też. Artur, siemanko, Artur. Dobra, ile mamy teraz, słuchajcie. O właśnie, jak tu jest. Vinaros, Ciudaril, motocykle, 452 km. No i ciągnie nas tutaj ładnie takimi terenami. Odwiedzimy sobie jeszcze... Oj, tutaj, słuchajcie, tutaj tymi serpentynkami muszę się przejechać. Ale kurde, to musiałbym tutaj dyrać do tej Lafarge, do tej. Dobra, to pojedziemy sobie najpierw. Najpierw pojedziemy sobie to oddać, a może potem uda się tam. U mnie teraz pada, Jakub Sbiga. Kurde, laptop mi zaraz odleci. Turbina mało nie wyskoczy z tyłu, no Grzesiek. Zobacz, na samym oglądaniu, a teraz weź spróbuj pograć. Dzisiaj będę tak patrzał, bo w ostatniej chwili ja tu kiedyś kombinowałem jeszcze z Bomblem. W ostatniej chwili przestawiłem na domyślne ustawienia w OBS-ie, tylko tam bitrate trochę zmniejszyłem, bo wiadomo, niepotrzebny aż taki duży. Zobaczymy, mam nadzieję, że... A cięło się wam na tym intro długim, na tym wstępie, dlatego, że ja po prostu wyłączałem OBS-a i zmieniałem ustawienia, słuchajcie, chyba 2 albo 3 razy. Siema, Staś Szałek. Myszaty, siema, myszaty.
Także dlatego się wam trochę, dlatego wam ucinało go, bo on no, momentami przerywał, ale wyłączyłem automatyczne rozłączanie się w OBS-ie, bo jak jest automatyczne rozłączanie się, to jak mi na przykład zerwie połączenie, to zrywa mi niestety też streama całego. Czekajcie, z tym mikrofonem jeszcze tu muszę coś pokombinić. Dobra, jedziemy. Szokoladowa Skania. Kurde, nie dotykaj kabla tutaj. Szokoladowa Skania sobie jechała. Mi się Volvo XC70 podobają w kombiaku, takie szokoladowe. Piękne są. Iberia wyszła? Seba? Nie, jaka Iberia wyszła? Chyba, że ja czegoś nie wiem. Iberia jakby wyszła, to by wszyscy wiedzieli, chłopie, to by w kościele ksiądz na kazaniu mówił. Bo już wszyscy tak na nią czekają, że nawet ojciec dyrektor ponoć w radiu ma dawać informacje, jak Iberia wyjdzie. Chłopie, to będzie wydarzenie. Ale wiem, że jakieś aktualizacje wyszły i tam jakieś zdjęcia widziałem, co już te połączenia, tak, z tamtymi krajami? Z DLC Iberia już są zrobione, przygotowane, czy jak? Dokąd jedziesz, Igor? U góry masz napisane Ciudatril. Normalnie Ciudo tam będzie samo. W Hiszpanii jestem, jadę do Ciudatril. Jedziemy tak centralnie po skosie w dół. Na południowy zachód. Drugi szofer już wrócił. Nestor, drugi szofer już tu ze mną jest, chłopie. Drugi szofer już dzisiaj wysyłaliśmy, pisaliśmy podanie do przedszkola, żeby już szedł. Także szofer już nie wróci tak szybko, mam nadzieję. Nie wróci tak szybko do Polski. Drugi szofer nie chce przychodzić tutaj. Igor Chociński, dzięki bardzo. Tytuł mnie zmylił, Seba. Siemanko, Kamel, witam cię. Ignacy? Mietek, siemanko. Chodź chociaż siema powiedz, bo tu się o ciebie pytają. Chodź, powiedz chociaż siema. Czekaj, się odsunę trochę. O, teraz musisz powiedzieć siemano tam do kamery. No, ty się bawisz teraz, nie? Dobra, to idź się bawić. Ja mam gafle moje. A dobra, spoko. No, także widzicie, szofer nie jest zainteresowany, żeby ze mną w podwójną jechać. Ja też w Hiszpanii, tylko w San Sebastian, fajnie, w San Sebastian jest fajnie. A ja ostatnio widziałem tam, nie wiem, Bohun nagrał jakiś odcinek, nie wiem, kilka odcinków temu, może coś tam z Junguery. I ja mówię, kurde blade, to jest na Hiszpanii, a ja patrzę, że mam to odkryte, czyli ja tam byłem i nawet nie zjarzyłem, słuchajcie. Jest szofer, ale zajęty, dokładnie, szofer jest zajęty, on tam ma inne rzeczy w głowie. On mnie tutaj maltretował, żebym ja kombajn Farmers Dynasty przemalował na pomarańczowo. Tego mana też chciał, żebym na pomarańczowo przemalował. Tam od Mastera, ale ja go jeszcze nie przemalowałem, bo tak na dobrą sprawę nie kupiłem. Kupiłem go na jednym profilu, a na reszcie profili nie mam na niego pieniędzy, także na razie będę jeździł szybkie zlecenia, jeżeli już może na tym, na pomezani albo na fikcyjnej, jak wejdziemy na ten szlak Bówka, to może manem się uda coś pojechać. A być może bym nagrał taki odcinek pokazowy, bo dużo ludzi się tam pyta, słuchajcie, kupując tego mana, ja to powiem tam na tym specjalnym odcinku tego mana, ale kupując tego mana dostajecie kod. I z tym kodem, wysyłając wiadomość do Mastera, on was bierze do siebie na Discorda. I tam macie te skóry, w sensie template'y do zrobienia skinów. Tam w ogóle jest temat do tego mana, także myślę, że tak. Powiem wam, no, gościu się wziął do tego tak całkiem fajnie. Także ja sobie tam na tego Discorda wszedłem już i no zobaczymy. Man jest naprawdę spoko. Szczerze muszę powiedzieć, że jest biedniejszy od tej wersji takiej latającej po internecie darmowej, bo wiadomo, to jest tam wersja 1.1 dopiero, ale kurde, no ta jakość tego jest o wiele lepsza i troszeczkę mi tak czasami przecina, ale tego nie będę głośno mówił. Co tu się dzieje?
Siema Jankes, Chanel, coś dziś tnie. Już tnie, Chanel, coś dziś tnie, nic nie tnie już. Tak, Kamel, mam go. Szarp już okablowanie skończył na swojej mapie, Nestor. Bardzo ładnie. Nie powinno odciąć, słuchaj, bo wszystko tutaj chodzi na razie płynnie. Ja nawet widzę tutaj na telefonie, mam przed sobą. I też oglądam, też chodzi płynnie. No mówię, zmieniałem ustawienia na, jak to się mówi, na tym całym, na tej całej poczekalni. Zmieniałem ustawienia OBS-a i dwa albo trzy razy go wyłączyłem. A teraz zrobiłem tak, że nawet jak mi zetnie internet w taki sposób, czy nie wiem co mi zcina, tak? To mi się stream nie rozłączy, będzie cały czas ten sam stream, że nie mam automatycznego wyłączania. Siema, siema Marcin Nowak, jak ty byś napisał mistrzu, to bym zrozumiał, Marcin. Marcin miał być w tym tygodniu, ale nie wiem, czy się zbiorę, wiesz, do tego czajna. Chociaż może bym jakiś 40-minutowy odcinek pyknął. Zobaczę, nie obiecuję. Bo tak nie mam weny. Jak siadam tu do was na streama, patrzę, ile tych osób stałych moich wchodzi, to zaraz mi wena przychodzi. Ja nie powinienem w ogóle przestawać streamować. Ja powinienem tylko siedzieć i streamy robić. Chłopu się kola ostatnio wylała na PC i nie zrobił kopii. Oj. No to kto... No, to łatwo powiedzieć, ale kto pije kolę przy komputerze swoim? W sensie w jakimś dużym kubku. Kurde, to się bierze jakiś ze smołką czy coś. Dobra, czekajcie, tutaj już na prawo odbijamy. Wiesz, to się łatwo mówi, ja nieraz wylałem coś na moją klawiaturę, także jakbym grał na lapku... No już nie mówię, no to bym się popłakał, no na klawiaturę, a jeszcze mam taką klawiaturę, nie pamiętam, chyba kupiłem... Za śmieszne pieniądze, taka zwykła klawiatura, prosta na kabel. Jak ja ją rozłożyłem, to powiem wam, że ja na nią mogę chyba, nie wiem, lawę wylać gorącą i tylko ją otworzę i ze środka po prostu tą gumę wrzucam całą do zlewu elegancko i umyję ją, suszę i wkładam z powrotem, także petarda. No ale niestety, człowiek sobie nie zdaje sprawy, ile syfu jest na klawiaturze. Niby możesz dbać, ale w środku... Cokolwiek, jesz jakieś ciastko, zawsze ci coś na paluchach zostanie, jakieś okruchy wpadną. Tydzień, dwa, miesiąc, dwa i tam się zbiera normalna spiżarnia. Zobaczymy, co tutaj. Można pić z gwint. Z gwinta można pić, Seba, właśnie, z gwinta się mniej wyleje. Kupiłeś Spintyersa po moim ostatnim live'ie, Marcin, ale kupiłeś ten China DLC też? Nestor, chłopie, kamla nie idę. Skończony. Nestor. Ale ostatnio jak robił live, to mapa świetna, ładne widoczki. Aha, okej, okay, Nestor, teraz załapałem. Usunąłeś Wintermoda? Kamel, ja wyłączyłem go chwilowo, tak. Jaki masz przebieg w Renatce? 450 niecałe, Wojtek. A ja właśnie kupiłem JBX. No, ale za dużo chcą, powiem ci, Wojciech. Podstawkę na Steam. No za dużo chcą za tego JB coś tam. Jak ja tam patrzyłem, nie pamiętam, ale to było już dawno temu. 30 to sorry, dolarów chyba, to nie. Nie, powiem ci, za mod graficzny naprawdę Next Gen robi zarąbistą robotę. Ja więcej nie potrzebuję, tak naprawdę. A nawet nie wiem, czy ja mam teraz Next Gena włączone. Ja jestem prosty chłop, ja tam nie potrzebuję, wiecie, żadnych super przebić światła. Nie wiem, nieba, wiecie, z dokładnymi, wiecie, w tym miesiącu takie, w tamtym miesiącu takie. Ja jestem prosty, czekajcie, bo tutaj... się zagapiłem. Dobra. Aż se światła zgasiłem. Chociaż światełka tak naprawdę nie muszę mieć, nie? 1333 450 tysięcy, no widzisz, no ja odpowiadam tak na szybciocha i zobacz, ty zadajesz pytanie, no gdzie 450 km na Renatce? Tu nawet nie ma 450, tam jest 445 niecałe, 200 brakuje jeszcze niecałe. 445 tysięcy, chciałem ją do 500 000 dociągnąć, ale nie wiem, czy dam radę. Oj, 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 oj. Zobaczcie, ja tych zjazdów tak nie lubię.
bo tutaj się tak mylę, ile razy, słuchajcie, ja już przejechałem jakiś zjazd, nie mogę się tego nauczyć, albo się tego oduczam wręcz. To ile już śmigasz w tej firmie, Wojciech Kuczyk? Kurczę, powiem ci szczerze, że nie wiem, ja tego nie liczę, bo ja chłopaków znam od, no, można powiedzieć, bardzo dawna już nawet. Także nie powiem ci ile, ale rok na bank. Nie wiem, czy to będzie bliżej dwóch, czy bliżej jednego, znaczy się jeden i trochę, nie powiem ci. Kamel, będzie zmiana, ale nie wiem kiedy i nie wiem na co. Szczerze powiem, że jak tak tego Mana od Madstera mam, to no, nie obraziłbym się, gdyby do firmy Man doszedł. Ale mówi, tak jak już mówiłem, to jest mój tam prywatny, ja sobie mogę nim prywatnie coś nagrać czasami. A czy to będzie Man, Volvo, Mercedes MP3, Renault Premium, nie wiem, Iveco, Stralis, mi to nie robi, naprawdę. Tylko już powoli się trochę znudziłem się tą Renatką. Szczerze powiedziawszy, fajnie mi się tam nie ośmiga, ale Scania najlepszą jest to. No czy Scania? Nie, no mówię, mi to nie robi, nie. Naprawdę mi to nie robi. To, że już się znudziłem tą Renatką, a w ogóle tak się trochę do niej już zraziłem, jak zabrakło do niej dźwięków. To są jedyne dźwięki, które na razie chyba latają. Kryśbą nie zrobił żadnych dźwięków na 1.39 do ręczni. EVR się ociąga, kurde, jak gile z nosa. Także, no. Troszeczkę się do niej powiem. No jedźże, czemu ty hamulujesz? Troszeczkę się nią bardzo znudziłem przez dźwięki. To jest prawda. Czas na Magnumę. Kiedy jakaś traska z Kanią T, Nestor? Oj, nie wiem, Nestor. Kiedy ja ostatnio z Kanią T jechałem? Znaczy, same traki nie są, Wojciech Kuczyk, średnie. Średnie są bardzo dźwięki. I wystarczy nawet popatrzeć już na ciężarówki, które są niby dobrze zrobione, te amerykańskie. I mi te dźwięki absolutnie nie przeszkadzają, bo po prostu, no wiesz... No, nie ziębi mnie, to nie grzeje, nie? Ale z drugiej strony, jak znajdziesz sobie takiego troka amerykańskiego, jaki SCS wydał, i znajdziesz na internecie dźwięki do niego, no to za cholerę te dźwięki to nie są dźwięki z tych troków, no. Może trochę przypominają jakieś tam silniki, no ale to nie są dźwięki z tych amerykańskich ciężarówek. No na przykład, to jest to, co mnie boli na przykład w modelach RTA. Dźwięki są teraz katastroficznie złe, moim zdaniem. Wszystkie na jedno kopyto. Kurde, ale patrzcie, tam pociąg. Ty, no to fajnie wygląda, trzeba aż zobaczyć z kamery. Ty, no, ej, panie. Ładnie to wygląda. Znaczy takie mosty i te wysokie... O, tam też coś było. Te wysokie mosty już też były tam, nie? Gdzieś, ale... Fajnie tu wygląda, kurde. Czekajcie, zobaczę czat tylko, co tu się dzieje dzisiaj. Kanał Rolniczy, siemanko. Chcesz, żeby chłopak wypadł z kabiny? EVR chyba w ogóle nic nie tworzy. No, ostatnio on zrobił 3 czy 4 dźwięki tam takie podstawowe. Same starocie. Za dużo się nie nachodzi, żeby się wyskakiwać. Siema, siema wszystkim, co tam u was? Marcin Markowski. W porządku, chyba że reszta ci coś napisze. Igor, siema. Co chłop jeździ? Wojciech Kuczyk, no ale porównując Scania od Eriotela? Nie! Moim zdaniem Scania od SCS-u w ogóle nie przypomina dźwięków Scanii, no. Ja się mogę się kłócić z każdym, kto tu przyjdzie i powie mi, że te dźwięki są... że te dźwięki są autentyczne. Ja tutaj się nasłucham dosyć Scani różnego rodzaju, najwięcej V8-ek i nikt mi nie powie, że Scania V8 brzmi tak w realu. No słuchajcie, no naprawdę trzeba być głuchym, żeby tak powiedzieć. Nie wiem, gdzie oni te dźwięki nagrywają, czy oni to nagrywają jakimś, nie wiem, jakimś starym magnetofonem, kurde, na kasety. O, ty, ciebie to pogrzało, gościu, w tej Espanioli? Czy czym oni to robią, ale no, moim zdaniem Scania to jest padaka, tylko że do Scanii dźwięki moment wychodzą. DAF 105, jak polski star, ale teraz DAF ładnie brzmi nawet.
No, trochę pozmieniało się, trochę się pozmieniało. Tak samo, co to była za ciężarówka? Nie, no DAF 105, Yelon. No, kalkulatorem chyba, Nestor. No weź, ten dźwięk V8, no to proszę cię, co to jest za dźwięk? Dlatego mówię, ta scena moderska nigdy nie zginie i tylko dziwię się, że VR tak wolno, no ale wiadomo, to tak jak z mapami, nie każdy ma czas. Bo skoro bierze za to pieniądze i ludzie chętnie mu za to płacą, trochę mnie dziwi, że on tak tych dźwięków nie wydaje, nie? Bardzo mnie dziwi, no ale co zrobić, słuchajcie. Kryźbą tak wydaje, tam widzę jakieś dźwięki wychodzą od czasu do czasu. Powinienem sobie włączyć tutaj tego. Jak on ma? Knapik. Powinien włączyć, on przynajmniej trochę szybciej mówi. Jedź dalej, prosto. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ja se kupiłem tego mana i brawo, ambasador. Może nie ma jak nagrać. Może Nestor. Dobry wieczór, Macak. Wróciłem ze szkoły. Z jakiej szkoły ty wróciłeś? Jak ty piszesz tak, wróciłem, że mnie aż oczy krwawią. Bo to jest tak, kupisz raz, a potem za free musicie aktualizować. No i brak weny jest. No Marcin, w pewnym sensie na pewno. Moim zdaniem na pewno. To niech bierze za każdym razem. Te 2 euro, co on tam bierze za ten dźwięk, czy ile on tam bierze. On ma takie dźwięki, że... Skoro za pierwsze już wziął pieniądze, a za drugie nie bierze, ale z drugiej strony pewnie się boi, że to się i tak, to znając środowisko ogólnie, znając ludzi, to się i tak rozprzestrzenia za darmo. No powinien brać te 2 euraski jeszcze raz i koniec. Tym bardziej, że poblokowane ma te dźwięki tak, że już nie idzie ich na przykład wrzucić, bo ostatnio prosiłem kumpla, żeby mi wrzucił te dźwięki z premiumki tutaj chociaż. Bo naprawdę mi się w pewnym momencie tak odechciało grać już na firmowym samochodzie, że głowa boli, nie? Ja już bym wolał dźwięki jakieś defaultowe od DAFA Euro 6, nie? Już nie mówię o Yelonie, nie? Tak mi się odechciało na tej Renatce grać, nie? Wszyscy dzisiaj zaczynają brać kasę, tylko po prostu, żeby była... Dlatego mam nadzieję, że Master będzie brał kasę, znaczy aktualizacje będą ponoć darmowe, ale mam nadzieję, że on będzie konsekwentny w tym, tak jak był poprzednio, robiąc to wszystko za darmo. Że po prostu będzie tą modyfikację dalej rozwijał, no bo nie umówmy się, no nie ma drugiego takiego mana. No. Man od Mastera, Volvo od Eugene, jeszcze od kogoś, DAF od Vadika. No są takie ciężarówki, no my znamy już te, no. Ci ludzie zainwestowali jakieś tam pieniądze w taki model i kupę swojego czasu, to są też pieniądze, nie? Nie, bo ja jestem ze Francji, a we Francji jest tak, że muszę chodzić do szkoły, a nie przez kompa. Filip, a dobra. Jak jesteś ze Francji, to zostało ci wyboczone. No dokładnie Marcin, no zawsze się płaci. DAF od Szumiego, właśnie, DAF od Wadika to też jest, ale DAF od Szumiego. A kupię, tak ambasador, a teraz jeszcze Volvo od Eugenii jest super, tylko te dźwięki jeszcze, Sparki, siemaneczko Sparki. No dźwięki to jest zawsze bolączka, mówię, dopóki człowiek nie usłyszy gdzieś na YouTubie, nieważne gdzie, nie mówię już o tym, że sam zagra, z dźwiękami porządnymi, taki jak ma Kryźbom albo EVR, jeszcze są inne, ale mówię te dwa, to może jeździć na tych bździdłach ze CS-u do bólu, nie? Ale przychodzi taki moment, że człowiek zaczyna szukać, znajduje i potem boli, jak nie ma aktualizacji. To boli normalnie. Ale co zrobimy? No widzę, że tam ochłonęło na moim Facebooku pod tym postem z manem, ochłonęło już, że on chce za to 15 euro, tak? 15 euro chyba. Już ochłonęło wszystko, ten kurz opadł po bitewny, bo bitwa się zaczęła tam delikatnie, ale zaraz się skończyła. Bo jak to tak? On robił za darmo, a teraz on chce kasę. Diable, jo. To je niemożliwi, diable.
Paweł, siemanko. Psychopata, siema. Psychopata, siema. Jak coś jest dobre, to nie miałby problemu zapłacić za każdym razem. Dokładnie. No trochę szkoda, ale... No właśnie, Marcin, to jest właśnie prawda. Ambasador, trochę szkoda, ale raz wydasz i masz, nie? A z drugiej strony, patrząc, ile razy ciągnęło się tego maniora za darmo, to nie jest szkoda. To nie jest szkoda. W końcu w tym roku cię odwiedziłem. Zawadek, siemanko. Dużo zdrowia. Dziękuję dla mnie i dla rodziny. Dla ciebie i rodziny też. Dziękuję wzajemnie. Mietek, 15, siemka. Także ja wam powiem, na dzień dzisiejszy to będę zadowolony z każdego, ale jakby był man i mógłbym tego od Mastera mieć w firmie, to bym był normalnie... To bym był normalnie uchachany. Ale nie powiem, że nie wiem, czy ten man na przykład by zdał egzamin na dłuższy czas. Bo jak wyjdzie nowy patch, a on nie będzie jeszcze dostosowany i nie będzie chciał działać, no to wtedy znowuż będzie problem. Ta Renatka bardzo długo działa. Teraz nie mam kilku modyfikacji. Nie mam jej obniżone troszeczkę. Ona była trochę obniżona. Zawieszenie tam miała taką modyfikację. A to potem zaczęło tam się coś gryźć. Także ja tu trochę poodejmowałem. Ale no cały czas jeszcze... Super, super balon masz. Pomarańczowy, dobra. Tak, ty masz jeden. No Reno cały czas mam. Co to znaczy? To jest pytanie syna. Ty masz jeszcze to Reno? Masakra. On woli mana. Witek, witam. Zawadek, właśnie waliłem jeden z modów na trafik. No, słuchaj, Zawadek, ruch tnie jak smog. Nowy ciągnik by się przydał? Nie, ambasador. Podoba mi się Mietek i dźwięki też ma fajne. Ja tam wolę Jelcza. Młody wie co dobre. Tak, ja tego na żyletki przerobić. Nie, on jeszcze będzie skumał, co to jest na żyletki przerobić, ale... Jak ja siadam sobie tak, jak mam wolne do środy, do wtorku, jak mam wolne i tak rano sobie siadam, on tu do mnie przychodzi, jak wstanie, i tak coś firmowego jadę, to nie, że mana albo farmę on woli. On Reno nie lubi tego Reno już. No chyba ja przez niego tak mam. Siemanko Konrad 994. Witam. Osiem, pięć i będziemy sobie tak śmigać 8-5. No ile nam? 18 km zostało. Patrzcie, jaka to krótka trasa jest. Ale taka trasa, nie? Powiem wam, żeśmy się narozglądali normalnie. Tu gadam do was i nic się nie dzieje. Ambasador nas moda, licencję se kupisz i coś pogrzebiesz? Ale w tym manie pogrzebiesz, myślisz jeszcze? Tam jeszcze jest co, no zawsze jest co do grzebania, ale tam jeszcze warto grzebać w nim? Dalej na Walencję, Witek. Nie, Witek, ja w Walencji już byłem, z Walencji zrobiłem jeden kurs wyżej. Witek, ja to je pokażę, bo ty wiesz, jesteśmy tu, Ciuda Trill dzisiaj, zobacz. Z Walencji jechałem do Vinaros, a my z Vinaros jedziemy do Ciuda Trill. Jeżeli się uda, to bym chciał gdzieś tutaj uderzyć. Albo Pamplona i Runa, albo Soria. Albo Chłeska, zobaczymy gdzie będzie. W każdym razie zaczęliśmy streama coś 17 i tak 18 z minutami, 18.30 będziemy kończyć. Dzisiaj tak nie za długo. No tak jak już mówię na początku, tak ostatnio nie mam czasu i weny nawet, żeby coś pograć. Trochę w Farmersa pograłem, ale tak nie mam ochoty nawet ostatnio coś grać. Wiecie, na siłę to wiecie, że wiecie, co nawet na siłę nie smakuje, nie? A siedzieć tylko po to, żeby siedzieć, żeby odpękać dwugodzinny, trzygodzinny stream, to mi się nie chce. Mi się musi chcieć grać, mi się musi chcieć tu użerać z co niektórymi, chociaż dzisiaj jest lajcik.
Kurde, ale te wjazdy tutaj, powiem wam, tutaj supeczki se postawili, pachołeczki. Te proporczyki mi to zasłaniają, cholera za dużo, nie widzę co tam, co oni tam mają ponapisywane. Czyli wujka nie spłacasz? Nie, Nestor, nie spłacam. Dzisiaj dostałem kompanię na pierniowy test. Mietek, ale silny gry sam jest dobre oświetlenie, płakać będę nad grafiką, tak ścinać będzie. Czyli wujka, czy po prostu ktoś za jakiś czas podejrzewam zrobi darmowego mana, a na razie będą ludzie ciągnąć. Seba, na pewno on wyjdzie. Na pewno on wyjdzie prędzej czy później. Z tym, że no ja cały czas mam nadzieję, że wiesz, że on będzie go aktualizował tak sukcesywnie, jak aktualizował tego mana. Nawet trochę bardziej. Nie, nie musi bardziej, tak samo. Bo ten man dopiero od jakiegoś czasu przestał być tak na dobrą sprawę aktualizowany. Także zobaczymy, no będzie to będzie, nie będzie to nie. W każdym razie byleby go, byle, nie musi już nic dużo w nim dodawać. Niech doda wszystko to, co było w tamtym manie. I jeszcze niech go po prostu tylko aktualizuje, żeby on działał na inne patche. Ignacy, możesz tak nie krzyczeć? Chwilę! O kurde, ja chciałem się rozładować, a ja kliknąłem od razu. Czekajcie, muszę to zapisać. Aj, zapomniałem. Ale to nic. Co to jest? Vinaros Ciudad. Kurde, długopisy nie piszą. Ja już nie wiem ile, ponad rok w paprotce nie piszę i dopiero mi się długopis wypisał. Muszę napisać podanie o dwa długopisy firmowe. Jak to się mówi? Jako ten już wiecie, pozafirmowy. Taki na emeryturze. Na pewno bym dostał. Siemaneczko, Jama, siemaneczko. Siemanej, pozdrawiam z Norwegii. Skandynawian Truck Driver. Siemaneczko, szybki restarcik, klapek się zawiesił, kodek. Zaraz podpierdzielę do szefa, Nestor. Co podpierdzielisz do szefa? Dziecko świat poznaje, uczysz go pisać. Inotes, kamer. A ta, Inotes, już, ja na długo... Nie no, ej, jeszcze gdzieś ma... A to jest jeszcze z tych starych, ej. Ty, to ja mam gdzieś jeszcze tu nowe. To jest ten z tą starą czcionką jeszcze. A potem myśmy wprowadzili taką czcionkę, kumpel zrobił, młody. Zrobił czcionkę taką, wiecie, tą poszarpaną. Czyli ja mam jeszcze gdzieś długopisy, pewnie gdzieś w szufladzie mam. Długopisy z paprotki działające, znaczy piszące. Ale z tym notesem kamel to żeś dowalił teraz, chłopie. Dobra. Ciudad Trill, Valencia, Huesca. Ja bym chciał... A czekajcie, gdzie ja miałem je? Jaca? Do Jacy pojedziemy. A tu już nie ma nic. Tu już nie ma Espanioli. Czekajcie, zobaczymy sobie, bo to tylko z tej firmy. Zobaczymy, czy tu z tego miasta będzie gdzieś... Za podpierdzielanko będzie banko? Siema, Silver! Za jakie podpierdzielanko? Szkoda, że coś nie dało. Iberii na święta. Dobra, co... Teruel? A w Teruel byłem. O, w Huesca nie byłem. Czekajcie, Huesca. Lejda nie, Lejda mnie... Ta Jaca mnie tak tu... Ja w Jacy nie byłem. Znaczy, źle to brzmi, że ja w Jacy jeszcze nie byłem, ale jeszcze w tej miejscowości Jaca nie byłem. Ale ja myślę, że my polecimy sobie na Huesca, ale skręcimy gdzieś tu, żeby przez tą Sorię przelecieć. Siema, Karol Radek, witam. Karol Radek, witam ciebie. Dobra, bo będę tutaj wybierał chyba 10 minut i... Musimy się załadować gdzieś. A gdzie my się załadujemy? W jakiej to było firmie? Kto mi powie? Silver Woman, witam ciebie. Czy to tu było, czy nie? Łezka. Będziemy wieść z Norską do firmy Eroski. No to do Erosków będziemy wieść 12 ton fasoli. Nie jest tak źle z tymi dźwiękami. Channel Cycy, taka miejscowość powinna być.
No jaki, podpierdzielam do szefa, szalowy. Do szefa czemu chcesz mnie podpierdzielać? My nie mamy firmowych tych... nie mamy firmowych długopisów, żeby mnie można było podpierdzielać, że ja nie używam naszych firmowych. Ja korzystam jeszcze z tych... firmowych. Z paprotki. Eroski wiacy. Dobra, ciofamy. Dobra, ja tu piątkę użyję kamerę, bo mi lepiej. Kurde, i takim zestawem, takim dublem już dawno nie jeździłem, bym se pojeździł. Ale słuchajcie, na fikcyjnej byłem sobie dzisiaj, trasę zrobić. Kurde, Matametu tam zrobił. Tak wąsko, ja jeszcze nigdzie w ETS-ie nie wyjeżdżałem. Tak wąsko zrobił po bieraniu ładunku. Naczepa stała tak przyklejona do dwóch naczep obok. Nie pamiętam gdzie. Info Shahara. Hi bro, hi. Aha, czyli długopisy sobie podpierdzielacie, super. Tak jest. Na prawe lustro, no ty chyba oszalałeś, że ja to będę na prawe lustro ci szalał. No ale było grubo. Czekaj, zamknę to okno, bo po co mam je? Ale było grubo, naprawdę było grubo. No tak wąsko mówię, jeszcze nie miałem... O, już porysowałem. Tak wąsko jeszcze nie miałem na żadnej firmie, słuchajcie, żeby... No bałem się, czy wyjadę w ogóle, naprawdę. Cyk, cyk, cyk. Zaraz tutaj się... Już? O, zielone, dobra. No, fajnie, fajnie zrobił, naprawdę. No. A później bania u cygana. Co się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Dokładnie, Nestor. Nandy, czy to przedpremierowa Iberia? Nie, Karol Radek, to jest Hiszpania. Magdalena Pielaszewska, Nerix, jakie multi WTS 2? Nie rozumiem. Piotrek, siemanko, Piotrek 89. Dobra, patrzmy teraz na mapę i pojedziemy sobie tutaj do Chłeski, ale pojedziemy sobie... Pojedziemy sobie, 1200 km. Pojedziemy sobie przez te wszystkie tutaj, przez Sorię, Pamplonę i Irunę. Pamplona, Iruna. I koło Chłeski, i do Chłeski pojedziemy sobie. Po ile jest 2 litry Coca-Cola? Nie wiem, bo nie piję Coca-Coli. No Marcin, jest mnóstwo takich... Matametu się, no jak zawsze się stara, no. Ma naprawdę fajnie zrobione tam. I mówię, ja dzisiaj dostałem jeszcze od Bufka, dostałem mapę, szlak Bufka dostałem jeszcze tak przedpremierowo, no. Jeszcze nie wydał tej mapy, bo tam nawet nie ma, kurde, skąd pobrać zleceń. Mogę tylko tam sobie pojeździć. No ale już mówiłem, że nie wiem kiedy będę miał czas to nagrać w ogóle, bo tam jest trochę do objeżdżenia, a... Polska kola najdroższa w Unii? No i wiecie, wszystko jest drogie teraz, no. Teraz się z jednej strony zwala na pandemię, z drugiej strony się zwala na podatek cukrowy, różne drożyzny, także, no wiecie, no, życie, life is brutal, full zasadzkas, jak to się mówi, sometimes kopas w dupas normalnie. Kenworthem pojeździć, ale nie ma szans, każde pobocze moje, no, to ci się nie dziwię. Ja nie wiem, dlaczego pobrałem sobie tam Kenwortha K108 chyba, od RTA i kurde, pobrałem tego do ETS-a i grę mi wywalało, nie wiem czemu. Także musiałem go wyrzucić.
12 bieg i lecimy. Teraz, żeby tylko mnie tutaj puścili. A tu też takie fajne, nie ma dużo tych bramek. Cyk, cyk, cyk. 9Z. Dogonimy go 9Z. Już go mamy. Tego drugiego też jeszcze chycimy. FIFA Ambassador to miłej gry. To jest gra, w którą ja nigdy nie grałem. Nie moje klimaty w ogóle. Gdzie kupiłeś Free Tracka? Trackir. Na stronie jakiejś. Tutaj w Szwecji poszukałem sobie strony z Trackirem. Nie zamówiłem go, ale to już było bardzo dawno temu. To nawet nie pamiętam, z której strony dokładnie, wiesz? Ale wpisz sobie Trackir i sobie możesz znaleźć. Nie ma wielu tego typu urządzeń, jeżeli chodzi o Trackira, to jest jeden, to... Z Free Trackami jest gorzej, z Free Trackami trzeba poszukać, ale no, mówię, ja przegrałem walkę z jednym Free Trackiem i... Lewym oporczywie. Adam Skylark, siema Adam Skylark, witam. Może Robur albo Iwedo, bierę co jest, Mietek, ja tam nie patrzę na to, chłopie. Byleby to tego szło dostać normalne dźwięki, bo tu już naprawdę, już gdyby nie ten dźwięk, to ja bym chyba w ogóle nie jeździł. Lewym uporczywie, znowuż. Ale bo, patrzcie, dzięki temu tutaj kolega ze z prawej strony wyjedzie, proszę bardzo, magnumką. Piękna magnumka, na część magnumki. A co? Kraków wita. Paweł Nowak, witam, Kraków. A pokaż jak chodzi, bo ja kupuję laser klipa. Znaczy, co ci mam pokazać jak chodzi? No normalnie chodzi. Ja mam wyłączone skręcanie głowy. I co mam jeszcze wyłączone? A nie, oddalanie i przybliżanie mam włączone. Proste ustawienia są tak na dobrą sprawę. Tak jak on chodzi? Chodzi elegancko, tu mi się lampa świeci, tu mi się druga lampa świeci, dwa monitory na mnie walą, nic nie jest w stanie go zaburzyć, chyba że coś świeci bezpośrednio jakoś tak w kamerę, no to wtedy jest problem. Ale tak to nic, a w Free Tracka miałem, od widza dostałem Free Tracka, dostałem kamerkę, dostałem ten z diodami, takie na słuchawkę tutaj z boku się zakładało, no niestety. Całkiem zaciemniony pokój, jak był to, tam mi coś działało, ale mi się wydaje, że może ja coś źle robiłem. Dźwięki EVR? Nie, mam jakieś dźwięki z neta. EVR nie ma dźwięków teraz do RNGT. Krakowitek, Dandy, zrobisz jakąś trasę Fordem albo tym nowym Kamazem? Nie mam nowego Kamaza, Nestor, ale Kamazem chętnie. Dźwięk EVR masz, tam jakieś miałem, ale... A do góry możesz normalnie? KP Scania. No tak, no do góry, na dół, prawo, w lewo i się przybliżam i oddalam. A to też możesz sobie ustawić jak chcesz, bo ja mam, że tak trochę teraz jeszcze za szybko mam, a jak przycisnę jeden klawisz, to jeszcze szybciej, o, jeszcze szybciej. Także ja mam sobie to zwolnione, jeszcze można się tym pobawić, a ja tam nie potrzebuję się jakoś tam super bawić. Dla mnie dużym sukcesem jest to, że ja się do tego przyzwyczaiłem. Bo było mi ciężko się przyzwyczaić po kilku latach grania tutaj na shifterze, na krzyżyku. I szczerze powiem, że jak gram na krzyżyku, to mi nie brakuje tego Trackira. Nie mogę powiedzieć tak, żebym nie mógł usiąść i grać, bo jestem tak przyzwyczajony przez chyba ponad 5 lat tutaj na krzyżaku. O, teraz wyłączą się, za chwilę ustawi, poczekajmy. I mam tutaj na H-shifterze od G27 sobie ustawione 4 pozycje i to mi w zupełności wystarczy. 4 pozycje i prostowanie. Także nie mogę powiedzieć, żeby mi to jakoś przeszkadzało bez Trackira granie.
Paweł Nowak ogólnie na tym kanale się nie poleca kanałów. Kryźbo, może masz? Tak, chyba tak. A Marcin, no właśnie, ja kupiłem Face Track Noir. Track Noir, ja to mam chyba. Ja to kiedyś wyciągnę, bo ja mam to w szafie tam u góry. Ma takie trzy delikatne diutki czerwone. Nie działa to moim zdaniem. Karol Radek, darowanemu koniowi nie... No tak, ale mi to nie działało. To nie chodzi, że się zagląda w zęby. Ja absolutnie nie. Blokuj osobówki, Polak, śledzie. Dzięki Grzesiek, bo ja w poniedziałek kupuję z Polski za 200 laser klipa do Szwecji, bo mieszkam... Chorby mieszkasz, Skania. Gdzie jest Chorby? Ja mógłbym sobie sprawdzić, no ale po co, jak możesz mi powiedzieć? Powiem ci tak, Skania, z moich takich obserwacji, samochód posłem pokazać check engine, z moich takich obserwacji wychodzi na to, że gościu w Polsce sprzedawał te właśnie free tracki i one miały takie białe, mocne LEDy. Gościu nagrywał, pokazywał normalnie w pokoju o dużym naświetleniu, tylko też nie mogło w kamerę tam świecić. No, miał ustawienia, wysyłał to z płytą i to kosztowało 100 kilkadziesiąt złotych. I to na jego filmach działało super. Ja już nie pamiętam, co to były za filmy, bo to był taki czas, kiedy ja szukałem każdej pomocy, żeby tego free tracka ustawić. Bo, albo moja kamera, bo ja miałem, wycinałem sobie sam te, wiecie, to jest takiej tej... tego plastiku takiego czerwonego, albo moja kamera coś za mało łapała, albo coś, nie wiem. W każdym razie, jak było całkiem ciemno, to łapało. Jak było trochę jasno, to już nie łapało. Także ja się poddałem. Niestety się poddałem. Chorby jest 55 km od Malmo. O, to wesoło czasami macie, co? Bo tam w Malmo coś nieciekawie ogólnie. Dokładnie to mam. Trzy biał... A, Marcin, to widzisz, dobrze, że piszesz i tobie szaleje, tak? Czy tobie nie szaleje? Już mnie ciśnie tutaj w łeb, kurde. Bawki mnie cisną. Przez tą czapkę. Może kiedyś dostanę takiej szajby, że sobie kupię tego laser klipa, tego na słuchawkę z boku, żeby to zakładać, ale... Siema, Tadzik. Jest tu Tadzik? Gdzie tu jest Tadzik? Tadzik, dobra, ja zapomniałem już. Ja już u Maćku zapomniałem, że to jest Tadzik. A działa Marcin Nowak. No właśnie, Marcin Nowak. To słuchaj, Marcin, to skontaktuj się tu ze Skanią i daj mu jakieś namiary na tego. Jeżeli to tobie dobrze działa, to daj mu jakieś namiary. Ale nie, bo Skania już zamówił. No, za dnia działa. No, mówię, ja miałem tego z czerwonymi diodami i nie działał nic. Ale Skanie, jeżeli zamówiłeś sobie w tym, jeżeli zamówiłeś z tymi białymi diodami, to powinien ci normalnie działać. Siema Miłosz, Kamil, siema, jak tam zdrowie, spokojnie, wszystko okej. Okay. Marcin, tylko trzeba ustawić czułość odpowiednio, by tak działało. No właśnie, a w trackerze to masz wyrąbane. Włączasz go i on ci od razu działa, tylko musisz ustawić tam sobie czułość. No co za... Patrzcie, co oni mi tu robią, ty. Co się z tym ruchem ulicznym dzieje tutaj? Ja pierdzielę, co? No, narobili mi diabła teraz. Siemaneczko, Adrian, siemaneczko. Godzina 17.56. A coś jeszcze pojedziemy. No, Grzesiek telefonem to w ogóle... Grzesiek to jest mistrz. Ta zniewaga krwi wymaga, no. Żebym ja go teraz złapał, to gdzie ja go złapię? A tam z przodu chyba, czekajcie, nie, to ciężarówka jest?
No tylko mi nie mów, że jeszcze ten mi zajedzie drogę, bo chyba mnie zaraz tutaj coś zaleje. Krew najprawdopodobniej. Ty, no pierwszy raz, Igor. Wiśnia, spoko, jak tam u mnie, spoko. Wiśnia, no mi pierwszy raz. Igor. Autobus mi pierwszy raz to zrobił, kurde. Dobra, weźcie, bo oni tu. Fajnie, że żeś przyhamował w ogóle. Co za młot. Czekajcie, bo tu coś źle zrozumiałem. Skania. Teraz w domu mam free tracka z Allegro na czapkę i jest tak syn, i napisałem na do Laser Clipa, że chcę kupić. W poniedziałek można zamówić. Okej. Karol, trzymaj się. Okej, to rozumiem w miarę. Masz free tracka. Napisałeś do Laser Clipa, że chcesz kupić? Owinięty na głowie rajtuzą. Poczekajcie, bo ja tutaj chyba coś mi się myli. Chcesz Laser Clipa kupić? A, dobra, to diabelstwo na ucho, które się zakłada do trackera. No jak to się nazywa? To dawajcie mi to. Jeszcze za darmo mu wyślę. Hubert Chmielewski, witam. Track Clip Pro, o to chodzi. No tak, tylko to dziadostwo tu na słuchawkę, że będzie mi działało z trackerem. Track Clip, a nie Laser Clip. Boże, Track Clip, tak? Masz gotowe ustawienia w Laser Clipa. Bo ja wiem, nawet w ustawieniach trackera można wybrać albo jedno urządzenie, albo drugie. Napis już jest klucz do szczęścia. Gumki, recepturki do kabłonka słuchawek. No tak jak... O, i już przejechałem. Nie pozwolę sobie przejechać. Ale kurde, i tak tam nie przejedziemy. Tu policja jest, mogę powiedzieć, że byłem niby świadkiem wypadku i muszę tutaj niestety na bok zjechać. Głupio zrobili, że są tutaj te zielone dziadostwa, bo nie można normalnie przejechać. Jak się człowiek zagapi, nie można ciofnąć. No jedź tym fafem, no. Wyłącz awaryjne, to oni będą jechać. Niech się tu korek rozładuje. Może dam radę, co? Czekajcie, to zrobimy inny manewr. Za ile koron trackier? Nie pamiętam, Skania. Napisz już, to jest klucz do szczęścia. Napis już? Nie, tak nie wiem, o co chodzi. Masz gotowo sobie track clip? Dobra. Właśnie po to jest, żeby nie cofać. No właśnie, Macek, ale ja bym chciał. Zapisz lub wczytaj grę. Zapisz aktualny stan gry. Trasa. Żeby nie było koniec. Trasa będzie. Zapisz. Tak. Dobra. I teraz wczytaj.
MTD tra... O, proszę bardzo. Czytaj. Tak, i teraz uwaga, bo to będzie szybka akcja, słuchajcie. Wpadamy i zawracamy tam. Aby mnie wywaliło. Nie. Wszystko idzie zrobić, jak się chce. Nie ma rzeczy niemożliwych, słuchajcie. Słuchajcie, to jest bardzo głupi pomysł to, bo nie można cofnąć. I macak, ja wiem, że to jest zrobione specjalnie. HBO rozkotowywuje. Siema, Paweł Nowotarski. Powodzenia przy tym trafiku only. Nie ma, kamera zero, zobacz. Wszystko poszło elegancko. No bo mam ustawione sobie, słuchajcie, że chcę jechać tą trasą i nie będę jej zmieniał. Nawet jak się popitolę, to będę tak robił, żeby zawrócić. Co to za amatorka, zawadek? Jaka amatorka, chłopie? Tu się jedzie. Warpa 05. No i zobaczcie, tu na przykład nie wiem, czy mam już tu skręcić, czy jechać dalej i skręcić. No, zobaczcie. Słabo to pokazuje, moim zdaniem słabo. Zaraz sobie włączę, zobaczcie. Zobaczcie, zaraz sobie włączę. Oszukał system. To jest oszukać przeznaczenie, a nie system. Czekajcie, zaraz sobie włączymy tutaj. Zaraz sobie włączymy pana Knapika. Gdzie on tutaj jest? Taki krzyczący pan będzie. O, jest. Dobra. Wchodzimy z powrotem do gry. Knapik. Knapik będzie mówił. Grzesiek, Topik, ja nic do tego nie wiem, tylko jak napisałeś o telefonie i open tracku, to mi się skojarzyło zdjęcie. A, zdjęcie. No tak, ja też o tym pomyślałem, że zdjęcie widziałeś gdzieś. Szybko ci będzie jechać. Tak, Mietek, ja raz to użyłem. Tak, testowałem, Hubert. Ile modów? Ja mam tylko 23, zawadek. Oj tam. Czekajcie. Czy działa już? Ej, kawa mi stygnie. Nie działa, jeszcze trzeba włączyć. Parapapaparapa. Nawigację głosową. Polski Tomasz Knapik. Słaby sygnał GPS. Dobry sygnał GPS. Ja miałem 48. Ja nawet nie wiem, ile ja mam. Znowu źle napisy, skąd, dokąd towar. No tak, bo one się przestawiają. To by trzeba było... Ja to kiedyś zrobię. Mi się podobają te ramki, ale... Jedź. No. Gdzie jedź, cwaniaczku? Trzymaj się lewej strony. O, i to mi się podoba. Jeszcze deszcz jest potrzebny tutaj. To masz problem. 30 giga starych modów. No, tych modów jest sporo. W ogóle jak się gra na kilku profilach, to... To niestety, ale te mody się... Trzymaj się lewej strony. No właśnie, i taki ktoś mi się tu przyda, kto mi będzie mówił. Trzymaj się lewej strony. Tej lewej, nie tej lewej, prawej, tylko lewej się trzymaj. Bardzo dobrze. Siemka, Cyp Ghost. Ale powiem wam, że te wąskie zjazdy, no one nie są aż takie wąskie, ale... Ale nie są jakoś super szerokie, nie? Te pasy. Ja się tak mieszczę. Co mi się mieszczę spokojnie, no ale jak już z gabarytem, z naczepą dużą, to już ciężko by to było. A z tą skrzynią, to myślę, że w ogóle tu niektórych zjazdów by nie przejechał.
co taka zmiana z Polanda, Paweł? Jaka zmiana z Polanda? Zmiana z Polanda? No nie, no ja w trasę pojechałem taką dłuższą, żeby trochę kilometrów dla firmy zrobić. Nie ma żadnej drastycznej zmiany u mnie. Cyp Ghost, dzięki. Moje lewo czy moje lewo? No właśnie, można się zapytać, Macek. Nie, ale powiem wam, że nie wiem, ale ostatnio się gubię na tych rozjazdach, zjazdach. Gubię się jak cholipcia. A teraz już nie włączyłem tego. A już teraz nie będę chyba wyłączał. Chociaż mogę to zrobić raz, dwa, póki, bo już jak tutaj ktoś mi powiedział, że... To tu może być ta łezka, czy co to jest, gdzie my jedziemy teraz? Tu jest towar, także to się i tak nie zmieści. Nie, to jest towar, fasola, dobra, tu jest fasola. O. Ciuda, trill, łezka, fasola i kilometry, dobra. Wszystko zrobiałe jest. Zagramy jutro na multi? Nie, nie dam rady. Cyp Ghost, nie dam rady. Zobaczę, jak będę miał wenę, może jutro bym nagrał. Muszę Farmers Dynasty, muszę. Chcę Farmers Dynasty nagrać, ale chciałbym w tym tygodniu dać radę tego DLC China nagrać z Spin Tires, bo naprawdę jest bardzo fajne. Ceba, tak, no ale tu już ktoś kolejny raz pisał, no to tak wiesz. Wiesz, jak mi dojdzie w końcu tam, wiesz. Trzymaj się prawej strony. Pomik mi wybiega, to w głowie to przestawię to. No to trzeba za każdym razem, tak na dobrą sprawę. Żeby pobrać promoc, nie musisz, ale żeby pograć na promoc, to musisz mieć, Mateusz, tak, już teraz wszystkie modyfikacje, przynajmniej na 1.39. Tam znajdziesz promoc na starsze wersje. Tam sobie wejdziesz na stronę promoda, to wejdź sobie w zakładkę compatibility na samej górze. I tam masz, z jakimi DLC dana modyfikacja jest kompatybilna, czyli na jaką wersję promoda, na jaką wersję gry działa jaki promot i jakie DLC do tego trzeba. Tam wcześniejsze DLC jakieś można było grać nie z wszystkimi, ale teraz już trzeba wszystkie. Także to jest taki minus, ale jednocześnie plus, no bo oni wykorzystują modele z tych wszystkich, jakby nie było. Trzymaj się wszystkich DLC po to, żeby nam te mapy jakoś jeszcze bardziej urozmaicić. Attention, co tu się dzieje? Tutaj jakieś sygnały, koguty, egeszege, co tu się dzieje? Ciężarówki oświetlone. Cyp Ghost, czy podam Discorda? Tu ci chłopaki mogą podać, ale mnie na tym Discorda często nie ma. Mnie na tym Discordzie często nie ma, wiesz? Na tym kanale dla widzów prawie w ogóle mnie nie ma, także... Ja tak pomyślałem, że tam, wiesz, widzowie między sobą mogą się wymieniać różnymi pierdółkami, ale... No też tam się za dużo nie dzieje na Discordzie, powiem ci. No tam parę modów. Parę modów tu, parę modów tam. Każdy ma... Każdy, kto się bawi modami, każdy, komu się zaczyna, może nie nudzić gra, ale zaczynają go nudzić niektóre takie mdłe, nie wiem, kolory, to sobie pobiera na grafikę, pogoda sobie pobiera na inną pogodę, wiadomo, no, tekstury, na tekstury sobie pobiera mody i tak pobiera, ciężarówki, nieciężarówki, koła, skiny, pierdołki, naczepy i tak się zbierają mody. Leżą na tych dyskach, leżą i potem nawet jak się ich nie używa, to leżą, a wtedy się robi porządki, się okazuje, że 20 giga się zwalnia.
Attenzione, Igor, attenzione. Achtung, Achtung. Ostatnia dnia promocja była na DLC mapowe. Warto czekać. Pewnie, Seba. Pewnie, że warto czekać na promocję. Ja to, zresztą nie tylko ja tak uważam. Znaczy, ja kupuję przeważnie, jak wychodzi DLC, to ja to od razu kupuję, po to, żeby to od razu mieć, wiesz. Ale jest dużo ludzi, którzy czekają na promocję i kupują całe pakiety. I petarda to jest, moim zdaniem. Nie ma tu żadnego parkingu, żebyśmy się przespali i... O, tu jest stacja, to na tej stacji się prześpimy i pojedziemy sobie, jak będzie jasenko. Która to jest godzina? 24. A to chyba będziemy musieli tu w prawo pocisnąć, nie? Czekajcie, zobaczę, jak tam będziemy musieli pocisnąć. Czy w prawo? A, to tu musimy pocisnąć już w prawo, dobra. Takie stacje na uboczu? Kurde blade, patrzcie. Stąd zjeżdżamy na jakieś rondo i z tego ronda... Zjechałeś z trasy. Ja wiem, panie, ja wiem. Dziwne to jakoś tutaj. Trzymaj się prawej strony. Potem zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jo, ja jadę w prawo. Już tu prawo, proszę. Kurde blady, powiem wam. Ciemno się, normalnie bałem się. Byłem zdygany, że się zgubię tu. Trzymaj się lewej strony. Ojoj, panie, ja wiem. Pan mnie będziesz zaraz denerwował, panie. Dobra, i teraz czekajcie, jak wyglądamy z wachą? Jak wyglądamy z wachą? Na 2100 km. To jeszcze nie tankuję. Jeszcze nie tankuję, ale przydałoby gdzieś stanąć. Przydałoby się gdzieś stanąć. O, tam jest jakieś, tam jest. Kurde, ciemno jak w duszy tutaj. Jak aby wyłączyć? Już ja chcę tu stanę między te ciężarówki, nie będę takim wrekiem, ej. Odpoczywamy. Ciemno, ciemno jest wszędzie, a ty nie masz realnych firm. Nie mam. Stare modele są czasem przydane, można sobie w zmodzie je skonwertować. No jak ktoś lubi, potrafi, to jasne, że tak, Igor. Sam nie zdążyłem kupić Napoleon Total War kompletną edycję. Nie wiem nawet, co to za gra, wiesz? Dobra, wyjdziemy sobie, zobaczymy, jak już tu jesteśmy. Czekajcie, napiję. Ja streamuję, to ja tą kawę bardzo długo piję i potem ona mnie trochę trzyma. Ja teraz czasami mogę od razu spać, jak wypiję kawę? A czasami nie mogę spać. Pójdziemy sobie zobaczyć, bo to taki duży tutaj ten truck stop. Proszę. Magnumka, MP3. Tutaj jakiś mietek, mietytław. Tam jakiś też mietytław. No dobra, no to stacja jak stacja, tylko tutaj po prostu powiększona. Ale fajnie, ty. Piękne widoki. Ha. Ładnie, panie, ładnie. A ten miał światła włączone, te przez tyle godzin. Tak, stęclówka. Dudi, dobry wieczór, witam ciebie. Pan Kozuszka Caps Off. Siema, fan Kozuszka. Dobra.
Dobra, Aku, no najlepszejszej. Proszę zobaczyć logotyp tej stacji. Nie wiem, czy będzie jeszcze widać. Witek, ja nie mogę nic obiecać, bo powiem ci, że ja ostatnio, widzisz, nie mam w ogóle weny nagrywać. Nie mam weny siedzieć przy komputerze, wiesz? Za ponad 20 metrów skręć w prawo. Co to za stacja jest? Repsol jakaś. Także Witek, wiesz, dzisiaj ja mogę powiedzieć, że jo, a jutro będzie, aha. Stop, 150 metrów. Skręć w prawo. No ja, po co mi kierunkowskaz? No po to, żeby wiedzieli, że skręcam w prawo. Nie wziąłem tego od DB Creation, tego trafiku. Za ponad 20 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Tego masz, Marcin Nowak? To jesteś zadowolony? Zobaczę, ja mówię, ja ostatnio nie mam do tego głowy, nie mam czasu i ochoty tego ogarniać. Ile mamy jeszcze? 860... Oj nie, zaraz będziemy kończyć. 860 km, nie ma szans. Znaczy, po pierwsze zapomniałem, a po drugie tak, nie że nie, no bo co to jest nie mieć czasu, ale ja przy komputerze robię trochę rzeczy i powiem ci szczerze, że tu każda rzecz już teraz mi szkoda czasu na nią, wiesz? A ostatnio ja trochę się bawiłem tym manem od Mastera, trochę tym Wolwem jeszcze tam od Nikoli, trochę tym Mercedesem MP5, którego mi tu któryś z widzów podesłał. Poza tym krzaczyło, coś mi tak skrzaczyło, że musiałem się w profilu cofnąć, przerzuciło mnie do garażu renówką, także też musiałem, także powiem ci szczerze, że nawet o tym nie myślę, bo ja teraz tak mało gram, nie przeszkadza mi ten ruch AI teraz, który mam, wiesz? Paweł Nowotarski, do końca, zaraz kończymy, niedługo kończymy. Chciał jakieś zdjęcie fajne zrobić, kurde, na ten... Bo widoczki tu są naprawdę fajne, niby takie tylko górki, góreczki. Najmniej obciąża kompa. Włącz mapę u góry i jedź, ale po co mam włączać mapę u góry? Nie, to u góry mapa bez sensu, ci powiem. Znaczy nie bez sensu, ale po co mi mapa u góry? Jak mam tu GPS-a. Żebyśmy jakieś zdjęcie zrobili. Może inne zdjęcie będzie na tym, bo muszę jakieś zdjęcie na miniaturkę zrobić, nie? O ty, tam wiatrak. Cyk, cyk, cyk. Wiatraka nie złapie. A trudno. Tu zrobię siłę rozdzielenia. Pyk. Pyk. I będzie już na miniatureczkę. Bo jeszcze tutaj coś się stanęło znowuż. No cześć. Co się stało? No nic. Mama nam dała gumkę. A gumę mama ci dała? Lubuski Zielonowosól w Schowosława, Mateusz Domin. Ten mod jest na warsztacie Steam. Oj, szkoda, Paweł Nowotarski. No, Paweł, może następnym razem będzie. Co ci mam powiedzieć? To są rzeczy, które mnie aż tak, wiesz, już mi nie są aż tak do... potrzebne, ale no jak nie zapomnę, może na jakiś następny stream czy następny film będę go miał.
Ja mówię, ja kiedyś miałem zasubskrybowane DB Creation i oni nawet maile wysyłali, jak zaktualizowali swoje mody, także no... To działa całkiem spoko tam u nich. A co tu się za zatwardzenie zrobiło? O ty chłopie, jakbym tam pojeździł. A teraz masz jakiś mod na trafik? Nie, chyba nie. Nie, bo ja tu nie mam nawet tych. Nawet nazw aut nie mam. Emblematów nie mam, czyli nie mam. I to jest normalny... To jest normalny SCS-owski chyba mod na trafik. Słuchajcie, jak tu, jak, czekajcie, ja się zatrzymam. Jak tutaj jesteśmy, to czekajcie. Bo wejdziemy i ja go raz, dwa pobiorę. Zobaczymy, czy on taki super, jak on jest. SK8, witam Bobaski. Bo ten mod jest, mówisz, na warsztacie Steam, tak? To zaraz zobaczymy. DB. DB Schenker, nie, zobaczymy tu w trafiku. Trafik. Aj, trafik, cyk. DB Creation, tak? Relastyczna intensywność, to mnie nie interesuje za bardzo. Ale tu jest tylko realistyczna intensywność i zachowanie. AI Traffic Mod. Ulepszone obracanie przyczepy na zakrętach, realistyczne natężenie ruchu, godziny szczytu, większa odległość, poprawione parametry bezpieczeństwa. Bo wy tego czekajcie. Wy tego nie widzicie. Teraz będziecie to widzieć, o. O. Poprawione prędkości AI w różnych warunkach, nowe koła sygnalizacji, lepsze odzyskiwanie po wypadku. To. No to jeżeli mówisz, że to ja to subskrybowywuję. I teraz to będzie tu i już to włączam. Już to włączam i już wpadamy do gry. Czekajcie, już tutaj to wyłączę, cyk. Cyk i wchodzimy do gry. Zatwierdź zmianę i zobaczymy. I wywali mnie do początku, ej. Panda. Co, jaką kierownicę? A, Panda, dobra. Nawet jest ten zmieniony. Nawet są ekrany ładowania dodane. Tak jak kiedyś to tylko nieliczni robili, tak teraz Next Gen swoje, Promot swoje, Poland swoje, DB Creation swoje. No Poland tu ma swoje zdjęcie. Zawadek, powiem ci, że to może być grube. Siema, Dragłajtek. No ładuj się teraz. Co ty mi tu wstyd robisz przed publicznością? Ja musimy poczekać, żeby to wszystko się teraz tam przeżarło. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci do początku. To by było grubo. Chyba... Ja widać mnie? Chyba nie przeżył. Z minutę lub dwie. Error nagle. Że takie ładne masz ekrany ładowania. No to widzisz, DB Creation teraz pobrałem.
zobaczyłem, a zdjęcie jest z Polanda. Zachciało się symulacji. To by pojechali, Paweł. To mnie zawsze rozbraja. To by pojechali. Kiedyś chyba Great Poland miał swoje ekrany. Poland, a Poland Detail Adding nie ma? Chyba też ma. Ale czemu tak długo się ładuje? Zachciało się, Mietek. Tak jest. Zachciało się, będzie symulacja, ale zaraz dużo osób przyjdzie, jak się komputer będzie. Coś tu się stanie, to tu będzie zaraz 200 osób, ludzie. Ja sobie przynajmniej kawkę dopiłem, o. Cóż to za nowa karta graficzna ma być? Buwek, jakaś dobra. 3070 bądź 3080. Kaszy manny się zachciało, tak, trochę lagi. No bo ładuje się, to teraz będą trochę. On to za bardzo musi przeżyć. Przerzuć. Ale tak długo to mi promoc nawet nie ładuje jej. SK8, ty mnie nie denerwuj w ogóle. Ty mnie w ogóle, chłopie, nie denerwuj. Seba, czemu Seba duży link do dotacji? Jak dorwiesz? No Grzesiek, sam wiesz, że wiesz, ja mam czas. To idę rozpromować, donajemy się komputer, zaś zobaczcie i cyk, dwie, tak, to byś musiał gdzieś napisać, jakby ktoś, wiesz, o, teraz Bohun by miał streama i ktoś, donajemy się komputer pali, chłopie, to by było 1000 osób od niego zaraz. O, jesteśmy. Chwalmy Pana. Napić idę się i siusiu. No tak 200 osób przyjdzie, ciebie by wywaliło, to zrobił zrzutkę na komputer, no. No, tak. Dobra, uwaga, wchodzimy. Jedź. I on dodaje jakieś... Ty, za dużo ich tu jest teraz. O, mistrzu. I on dodaje jakieś inne auta też, czy tylko po prostu dodaje intensywność? GTX 860, tak. Nie, jaką ja miałem kiedyś? 9600 GT ja miałem kartę w komputerze, oj, x lat temu. A będzie gęściej tylko. A to gęściej to nie, to ja nie wiem, czy ja chcę gęściej. To zobaczymy, no tam czytałem trochę, nie? To on tam dodaje, ale... W drugi zjazd. Bój. Patrz, co za morda mi tu wjechała wredna. Rondo, zjedź. Renówka to nie ciężarówka? Może nie, no co ja mogę? Śląski nawigator, Buwek. Nie, to knapik jest. Musisz ustawić G-Traffic 1. Jak się gdzieś zatrzymamy, to zobaczę. G-Traffic ustawić na 1. A ja kurde nie wiem, czy ja mam ten G-Traffic. Teraz nie będę tu szukał, to jest znowuż tej. Muszę sobie gdzieś w końcu lakierem chyba do paznokci mojej żony ustawić kropeczkę tam, gdzie jest ta, gdzie jest podłoga, bo ja nigdy podłogi nie mogę znaleźć. Tyle co oni piszą przy ich modzie G-Traffic ustawić na... A to już czytałem? Dobra. Zawadek, no jak zwiększysz bardzo, to katuje, ale czy aż tak mocno, to nie wiem. Dobra, słuchajcie, to już jest 18.30. Tam jest gdzieś parking jakiś, ja tam będę zjeżdżał. Zobaczę jeszcze, czy mam komendę, bo jak nie, to sobie to zrobię poza streamem. Ustawię sobie ten trafik na 1. Nie no, ale ja myślałem, że oni mają jakiś trafik mod, wiecie.
że jakieś samochody dodają, ale ja sobie będę musiał Jay-Z Cata chociaż tego na ściągnąć. Tam jest. Ściągnę sobie tego Jay-Z Cata na ten, na... Czy chcesz zmienić trasę? Osobowe samochody, bo jednak trochę mi czasami brakuje, nie żeby mi to jakoś super przeszkadzało. Skręć te zwykłe samochody osobowe. To jakaś podróba czegoś jest, jakiś celownik ma. Tylda jest pod klawiszem. Tylda, ja wiem, gdzie jest Seba. Mi chodzi bardziej potem o podłogę. Tylda, ja tu wiem, tylko czy ja mam trafik? Elements. Jak to było? Czekajcie, jak to... G trafik ustawić na 1. G... Set i trafik to było, tak? Trafik 1. To nie było. Dużo zabiera FPS-ów. Czekajcie, G podłoga trafik. Czekajcie, G podłoga set. G podłoga trafik. Dobra. Dobra. Już mamy. Od element się zaczyna. Nie, warpa nie będzie mietek, bo... To zawsze było moją ideą taką, żeby grać normalnie. Nawet ja mam kumpla, który się ze mnie śmiał. Mówi, ty to by się tak chce 80-85 jechać. Ja naprawdę... Ja... I znikł ruch, tak, i znikł ruch. Może się pojawi, zobaczymy. Wieczna rondo w trzeci zjazd. Musi się wygenerować, poczekajmy. Zaraz my tu podjeżdżamy sobie na... Zmieniam trasę. Na parking staniemy i będziemy kończyć, bo już... Wieczna rondo w trzeci zjazd. Jeszcze może się gdzieś pójdziemy przejść. Siemano, Kaczek. Czy chcesz zmienić trasę? Teraz jak tam wjechać na... O, tu jest... jakie tu duże parkingi są, kurde, kolejne. W Hiszpanii są takie wielkie parkingi. Staniemy sobie koło tej... Nie no, ale nie można jeździć na realnym czasie, no w skali 1 do tam 17 czy 19, no. Znaczy można, nie? Jak się tam komuś chce, nie? Ale ona se aż parskła. O, już trafik jest. Proszę, już jest wszystko zrobione, już samochodziki jeżdżą. Teraz jeszcze tylko Jay-Z Cata i będzie Picobello. No zobaczymy, jak się ten trafik będzie sprawdzał. Kiedy będzie farming, Michał Mazurek? Ale Farmers Dynasty? Nie wiem. Ale farming może w sobotę, ale nie wiem. Powiem ci, nie wiem. Trochę jak w SnowRunnerze te ręce. Które ręce jak w SnowRunnerze? W jakim mieście teraz jesteś? Już ci mówię, gdzie jestem dokładnie. Jestem za Teruel, zobacz. Pod Saragozą, czy Zaragozą. Jeszcze kawał drogi, bo 770 km to jest kawał drogi. Także moi drodzy, ja się z wami będę żegnał. Ten mot na trafik, zobaczymy jak on działa. Tu znowu się jedzie osobówka, tak za ciężarówką jakiś kawałek. No, będę sobie testował, zobaczymy jak on będzie chodził. No. Będziecie ze mną go obserwowali, bo tego Krzysztof Lakota. Będziesz po live, zobacz sobie. Do następnego. Ale co, będziesz po live, zobacz sobie. Krzysztof, gdzie będę po live? Ręce animowane. Czekam na moją mapkę, Buwek. No trzymaj się, Buwek.
na kierownicy. Aha, trzymaj się sympatycznie. No, trzymajcie się. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Słuchajcie, fajnie, że wpadliście. Czekajcie. Fajnie, że wpadliście. Zobaczyć sobie moją Renatkę i mnie. Także widzimy się w jakimś kolejnym streamie, no bo jakie filmy, nie ma czasu na filmy. Trzymajcie się, dobranoc, miłego wieczoru. Na razie, hejka.